Cicho. Halo, jesteście tam? Jestem tu z Adamem. Adam jest jednym z bohaterów też filmu. I właśnie przyszedł do mnie i pomaga naprawiać rower mojej żonie. Także... zaraz z nim pogadam. Odnośnie filmu. Jak ci idzie? Dobrze, centrujemy stare koło. Czemu wziąłem udział w tym filmie? Ja nie wiem, po prostu się działo, nie? No tak. To nie było nic wymyślonego, nic co zostało napisane i po prostu to odegraliśmy. Ale nadszedł taki moment, kiedy własne życie staje się inspiracją dla innych ludzi, kiedy pokazujesz to, co masz dobrego, to, co się tobie przytrafia i to, czym chciałbyś się podzielić z innymi ludźmi i nie krępujesz się, nie wstydzisz się tego, dajesz świadectwo. Ten film jest takim świadectwem, jest dotknięciem pewnej drogi. Tam jest ból pot, tam są kilometry w nogach i w zasadzie jest to droga powołania, pójścia za swoim powołaniem, które zostało w piękny sposób pokazane przez Pawła. Ja też jestem w swojej drodze od etnologii po śmigłowce wojskowe. Zajmuję się w moim życiu naprawą helikopterów. Mam na imię Adam. Naprawiam rowery, naprawiam helikoptery. Każdy z nas ma swoją drogę i ten film jest świadectwem o jednej z nich. Polecam gorąco. Bardzo dobry film, polecam! Z pielgrzymki rowerowej? Świetna scena. Jeżeli szukasz inspiracji, jeżeli chcesz zobaczyć kawałek prawdziwego życia, obejrzyj po prostu film Pielgrzym. Zobacz, jak to smakuje. Może to jest właśnie dla ciebie. Polecam. Thank you.